Wyobraźmy sobie, że siadamy na plotko ludzi. I od samego początku ten ktoś zachowuje się nieprzyjemnie, niegrzecznie, jest obcesowy, podpychający. Spotkaliście takie ludzi? Takie sytuacje, że od razu, na przykład jak ktoś jest sprzedawcą, to się traktuje z buta, nie? Ale nie tylko, bardzo różne, są różni ludzie. I teraz patrzcie się, co się dzieje. Ktoś od samego początku nas atakuje. To jest symbol agresji, tak? Co my zazwyczaj robimy na początku, jak coś robimy? Próbujemy się troszkę ustawić, zniwelować, tak? Pokazać, jakby nie atakować. Licząc na co? Że ta osoba w końcu spuści z tonu, odjedzie tak. No i teraz tak się dzieje. No ale ta osoba dalej to robi. No to próbujemy coś robić. No trudno nam trochę przeoszczamy, trochę tego, ale generalnie walczymy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I tu jest. Zauważcie to samo. Tu jest jedna trzecia i tu jest dwie trzecie. I raz. I bardzo często przy takiej sytuacji dojeżdżamy do tego, ale gdzieś nam się przelewa, ulewa i tak dalej. Mówimy, no kurde, wystarczy. Dlaczego? Bo dochodzimy do dealu, wchodzi ta osoba, nie dopuszcza, nie puszcza, nie możemy się dogadywać i tak dalej. To co robimy? W końcu, jak ta osoba ci coś zrobi, my wprowadzamy nowość. Mówimy, hej, proszę pana, nie podoba nam się to, proszę pana, nie podoba nam się. Dlaczego się tak zachowujecie? Co to powoduje? To powoduje najczęściej totalną eskalację. I bardzo co się kończą tego sobie. Dlaczego? Posłuchajcie dalej. Dlatego, że tu dajemy klientowi, kontrahentowi, rozmówcy jaki komunikat. My się zgadzamy na ten styl negocjacji, akceptujemy go, rozumiecie? Jego mózg gazi, przyzwyczaja się, że to tak jest. Tak rozmawiamy. My akceptujemy. I nagle odwaliło Mateuszowi, który po takiej części którą akceptował, nagle zmienia warunki kontraktu. Jaki kontrakt, jeśli chodzi o komunikację. I nagle mu się nie podoba, rozumiecie? Więc tamta osoba walczy, ona tak robi, mówi, ty akceptowałeś i nagle zmieniasz warunki, to on eskaluje jeszcze bardziej, bo dla niego to jest bunt, to ty się tam źle, że zwracasz uwagę. Mimo, że od naszej strony jest tyle wytrzymywałeś, to w końcu powiedziałeś, wystarczy, nie? Za późno. I zasada jednej trzeciej. Państwo dwie trzecie brzmi, jeżeli ktoś zachowuje się nieodpowiednio na samym początku, jest agresywny i tak dalej, kiedy musisz mu powiedzieć stop? Relatywnie na początku, nie później niż na jednej trzeciej. Bo później już mózg jego się przyzwyczaja, że to ja akceptuję. Więc później mówi tak, mama, zmieniłeś warunki. To jest nie w porządku. Paradoksalne, co? Ale z drugiej strony logiczne. Okay? Czyli co robimy? Nie tu, tylko na jakimś etapie tutaj robimy. Bo czyli zawsze to próbujmy, może faktycznie spuści stronę, może jak zadamy akceptację, to tak, to rozumiem. No różne rzeczy są, nie? To tu powinniśmy postawić, co? Kontry. Logiczne? Będziecie to pamiętać. Dlatego jeżeli macie kogoś, kto jest w miarę brutalny, niegrzeczny i tak dalej, nie dopuszczajcie do tego, żeby to tolerować przez dłuższy czas. Ale jak to zrobić? I tutaj sobie możecie zapamiętać, jak zwrócić uwagę, komuś, kto jest niegrzeczny. Proszę pana, no, słyszę w pana głosie irytację, czymś musiałem pana zirytować. Proszę powiedzieć, o co chodzi. Albo, wie pan co, no, słyszę, że tak naprawdę z ogromną niechęcią podchodzi pan do tej rozmowy. Kiedy ja proponuję różne rzeczy, pan to odrzuca, widocznie nie zdobyłam pana zaufania. Co zrobimy i tak? Przerzucić to na siebie. To oczywiście wzbudza agresję po drugiej stronie. Pamiętajcie, bo co byś nie zrobił, zawsze poza agresję. Ale co to powoduje? Czyli no to powoduje tego, bo to musimy konkretnie i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. Zdaję sobie z tego sprawę. Będę starał się iść konkretnie do celu i rozumiem, że partnerstwo, które będziemy, będziemy szukać konsensusu. Nie? I najczęściej taka osoba, co z czasem? Już trochę zjedzie, opanuje się.